Funkcja f jest określona wzorem f od x równa się 4 do potęgi minus x dodać 1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Liczba f od 1 drugiej jest równa, no i musimy obliczyć, ile to będzie f od 1 drugiej. Bierzemy sobie zatem wzór naszej funkcji i obliczamy f od 1 drugiej. Tutaj tego x zastąpiliśmy liczbą 1 druga, to znaczy, że tutaj w tym wzorze, tam gdzie jest x, czyli w tym miejscu, tam właśnie musimy też zastąpić tego x tą liczbą 1 druga, czyli dostaniemy 4 do potęgi minus przepisany, a zamiast x dajemy 1 drugą, no i plus 1. Musimy tutaj wykonać takie potęgowanie, zaczniemy od tego minusa. Minus działa tak, że musimy zrobić odwrotność tego, co mamy w podstawie potęgi. Mieliśmy liczbę 4, ja ją zamienię na 4 pierwsze i teraz ten minus powoduje odwrócenie tej liczby, czyli zrobi nam się 1 czwarta do potęgi 1 druga już bez tego minusa. Teraz jeszcze ułamek. Jak działa ułamek 1 druga? Ułamek 1 druga w wykładniku, on się zamienia na pierwiastek. Czyli jeśli mamy 1 czwartą do potęgi 1 drugiej, to to jest to samo co pierwiastek. Dwójka tutaj, więc pierwiastek jest drugiego stopnia z 1 czwartej plus 1. A pierwiastek z 1 czwartej to jest przecież inaczej 1 druga, bo 1 druga razy 1 druga daje nam wynik 1 czwartą. I dodając to dostajemy z tego 1 cała i 1 druga. Takiego wyniku tutaj nie widać, ale zamienimy sobie to na ułamek niewłaściwy i dostajemy z tego 3 drugie. 3 drugie to jest poprawna odpowiedź.